W Urzędzie Gminy w Besku trwa informatyzacja. Modernizacja sprzętu i systemów zarządzania była konieczna z kilku ważnych powodów. Uważam, że dotychczasowe oprogramowanie po prostu już było tak nieaktualne. Nie można było po prostu już dłużej brnąć w jego eksploatację. Konieczna była zmiana. Informatyzacja w urzędzie stosowana jest po to, żeby usprawnić pracę pracowników i myślę, że im większy w większym zakresie jest stosowana i w lepszym zakresie, to ta praca jest przyjemniejsza i efektywniejsza. W Urzędzie Gminy w Besku pracuje tylko 13 osób. Dlatego też podniesienie sprawności i bezpieczeństwa w nim jest tak ważne. Dzięki realizacji projektu informatyzacja działalności publicznej przechowywane w urzędzie dane będą bezpieczniejsze. Informatyzacja była konieczna ze względu na przechowywanie coraz to bardziej newralgicznych danych w naszym urzędzie. Powiem szczerze, że ilość informacji, które zbiera urząd, jest po prostu astronomiczna i nie możemy pozwolić do tego, żeby każdy miał do nich dostęp i można było je bardzo prosto z naszego urzędu wynieść. Dlatego wszystko jest zamknięte szczelnymi drzwiami, które widać za nami. Wszystko zamknięte w szafie serwerowej. Po prostu uważamy, że bezpieczeństwo danych tutaj w naszym urzędzie jest jedną z priorytetowych spraw. Gmina Besko realizuje projekt informatyzacji razem z gminą Sanok. Dofinansowanie na modernizację pochodzi z regionalnego programu operacyjnego. Zakończenie informatyzacji odbędzie się jesienią tego roku.